Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks. Punktualnie godzina 9.30. Tomasz Misiek, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM w naszym studiu Filip Czeszyk. Dzień dobry, witam Was i witam Ciebie. I kandydat do Redmiasta. Musimy dodać się gwoli formalności. Zazwyczaj z tobą się się rozmawiamy jako z tancerzem, jako z choreografem, jako z człowiekiem, który zajmuje się dziesiątkami różnych. Dla jednych mniej dziwnych, dla innych bardziej dziwnych rzeczy, a tu okazuje się, że postanowiłeś wypróbować swoich sił jako kandydat do Rady Miasta, co skłania ludzi, twojego pokroju do tego właśnie, aby, aby próbować swoich sił w jakichś wyborach? Po pierwsze, to, to tak trzymać, ja się nie zmieniam. Robię swoje i to się też nie zmieni. A co skłania? No dzięki temu, że gdyby, gdyby tak zdecydowali mieszkańcy wyborcy, że tam się znajdę, no to będę bliżej y, miejsca, gdzie podejmuje się decyzje. Będę mógł forsować y, koncepcje i pomysły, które realizuję na co dzień. A dotyczy to naprawdę dużej ilości mieszkańców, bo ja działam w zakresie edukacji przede wszystkim i to jest bardzo ważny y, etap w życiu każdego człowieka i uważam, że trzeba jemu poświęcić szczególną uwagę. No a, a swoje pomysły dotyczące edukacji kreatywnej chciałbym po prostu przeforsowywać jak najszerzej. A nie jest trochę tak, że taka konfrontacja z tym, co myślą? sobie mieszkańcy o danym kandydacie tego rodzaju sprawdzian, bo nie da się ugryć, że jest to tak. pewnego rodzaju sprawdzian. Może nie popularności, ale w jakimś sensie sprawdzian tego, co się robi w życiu i jak to ludzie odbierają, że jest to pewnego rodzaju też obawa, jak to wszystko będzie nie. wyglądało. Czy, czy nie to? Bo wiem, że wielu <laughs> naukowców chętnie wystartowałoby w jakieś wyborach, ale gdzieś boją się tego profesorowie. Że być może nie uzyskają mandatu. Wiesz i, co, te, tego takie... rodzaju myśli w ogóle mi nie towarzyszą. Ja się tego nie, nie boję, bo czego, czego tutaj się bać? Najwyżej nie zostanę wybrany. No i co? I tak dalej robię, robię swoje. Nie sądzę, żeby to było. Anekdotycznie brak... ludzie mówią, że najgorzej, jak człowiek dostaje 5 czy 6 głosów, bo nawet rodzina cała nie głosuje. to, no to, być może, żart, to być, ale, żart. ale być może i tak będzie, wiesz. Ja, nie, ja też nie, nie, nie napinam się strasznie na robienie jakiejś mocnej kampanii. Myślę, że ludzie są też tym mocno zmęczeni, i to nie wiem, czy to pewnie to nie jest z punktu marketingowego, widzenia marketingowego sensowne, ale ja sobie myślę tak robię co robię, ludzie raczej wiedzą o tym, co my robimy jako spoko. W Zielonej Górze. Więc jeżeli zdecydują w ten sposób, że będą chcieli nam dać szansę sprawdzenia się w trochę na szerszym polu, czy na innym polu, no to tak będzie. Jeżeli nie, to tak nie będzie. I no względem marketingu nie da że tobie bardzo pomógł w którymś momencie TVN. Filip Czeszyk, znany tak. wąskim kręgom ludzi, nagle znał się osobą dużo bardziej rozpoznawalną ze względu na jeden z najbardziej oglądalnych pro programów na antenie TVN-owskiej. Tam miałeś okazję zabłysnąć. No, wielu ludzi wykorzystuje bardzo mocno. Ten, tego rodzaju mhm. handicap, który, który daje jednak taka wielka telewizja i tak popularny program. Wiesz co, na pewno i myślę, że, że ja również to zrobiłem, dlatego, że no, cała nasza rzeczywistość, mówię nasza, ponieważ my stanowimy zespół no, no, ludzi. Grupie, tak. tak, my stanowimy zespół ludzi. Yy, cała nasza rzeczywistość mocno się zmieniła. Nasza szkoła urosła trzykrotnie i tak to się trzyma aż do dzisiaj. I myślę, że ludzie też mają większe zaufanie dla nas przez to, że no, jesteśmy bardziej rozpoznawalni. No niestety Jedno z drugim się wiąże i tyle. I myślę, że to udało się wykorzystać również i tutaj dla, dla Zielonogórzan, bo i nasza grupa, czyli Spoko, miała okazję prezentować się w, w kilku programach już telewizyjnych i to cały czas jakoś funkcjonuje, to jest też promocja miasta. I dobrze. No i, nie no i to tak. są dziesiątki młodych ludzi, które no, zamiast siedzieć gdzieś w domu często przy komputerze i niewiele robić, mogą się poruszać. A to przede wszystkim. A to, to przede wszystkim. Dlatego właśnie o tym mówię, że to jest jakby promocja w ogóle takiego stylu życia, y, gdzie jakby dwie rzeczy, może nawet nie dwie, więcej się y, zbiegają, czyli zdrowie fizyczne, ale też kreatywność. Bo taniec ma to do siebie, że jedno jest dziedziną sztuki. W związku z czym y, ludzie, którzy zajmują się tańcem, nie tylko dbają o swoje zdrowie, ale również. Rozwój intelektualny. I nie da się ukryć, że tancerzy, trochę znajdziemy na listach różnych komitetów, bo widziałem, że Andrzej Gliwa startuje, znany przecież w świadku rock'n'rollowym, czy w światku tanecznym w Zielonej Górze od tak. niepamiętnych czasów. Człowiek, pani Jolanta chyba widziałem, że też znajduje się na jednej z list, też tancerka. Wiesz co, ale to jest bardzo fajny na proces, jeżeli taniec. ludzie, którzy są aktywni, tak w ogóle na co dzień, zaczynają też wchodzić w, te, w tę sferę życia, to bardzo dobrze, bo to, bo to też często są sprawdzone osoby. Ja, szczerze mówiąc, no, może nie powinienem tego mówić, bo to jakieś inne komitety, ale ja nie mam z tym problemu. Jeżeli są w mieście ludzie, którzy robią dobre rzeczy od lat yy, uznawane, dlaczego nie. No. No akurat te wybory pod tym względem e, są o tyle ciekawe, że przecież ostatecznie wybiera się całe gremium ludzi, więc tak, tak. czy inaczej e, osoby, które zasiądą w ratuszu, będą skazane na współpracę, nawet jeśli będą różnić się ideologicznie na jakichś tam płaszczyznach, to i tak wszyscy powtarzają przez cały czas, że najważniejsze w tym wszystkim jest miasto. Każdy ma tam pewnie swoją tak. jakąś dziedzinę, jeden lepiej się zna na ekonomii, drugi lepiej będzie je zna. Się na świacie czy, czy, czy szeroko pojętej edukacji, ale tak na dobrą sprawę, wszyscy te 25 osób w Radzie Miasta będzie podejmować decyzje za fajnie, wszystkich innych fajnie mieszkańców. Fajnie to powiedziałeś: skazane na współpracę. Bo i to, jest, I to jest myślę taki języczek uwagi. Dlatego że są w mieście ludzie, którzy po prostu współpracują i swoją całą karierę budow budują na współpracy, i to jest bardzo ważne. No, jeszcze jeden tancerz mi się przypomniał. Jacek Tarczyło też się znajduje <śmarsz> na, na jednej z list. A są osoby, które deklarują, że będą, będą chciały współpracować. Tutaj no, trzeba to weryfikować. Ja sobie, ja sobie tak myślę, że. Nie, nawet ten proces połączenia miasta z gminą y, może być takim papierkiem lakmusowym. Były osoby, które od początku do końca w to wierzyły i mocno promowały tą ideę. Były osoby, które kwestionowały zasadność w ogóle y, realizacji takiego projektu. W tej chwili wszyscy deklarują współpracę. Zresztą uważam, że komitet, z którego startuję, akurat jest takim miejscem, gdzie bardzo różne osoby się spotkały. I to jest bardzo dobrze, bo jesteśmy różnorodni po prostu. No są są tacy, że... którzy właściwie, właściwie wszyscy to mówią, że na naszych listach znajdziecie prawników, lekarzy, tancerzy, społeczników. I tak na dobrą sprawę, z kimkolwiek, z jakiego komitetu by nie porozmawiać, to każdy będzie podkreślał to, że oto ten pachlarz osób i profesji na listach jest szeroki. No te wybory są też wyjątkowe, bo mamy nieco więcej komitetów, jakby te partyjne szyldy gdzieś trochę pouciekały, oczywiście takie, takie też mamy, ale, ale tych osób prezentujących siebie i swoje poglądy do Rady Miasta jest więcej i to bardzo dobrze, bo to tak. daje ludziom jeszcze większe spektrum wyboru. Ale to jest tak naprawdę polityka, ja uważam, że to jest właśnie Polityka, Bo to jest blisko ludzi, i tak, tak to powinno wyglądać. Polityka, która jest oderwana od dnia codziennego, od, od życia życia społecznego jest bezsensowna po prostu, i no i też nie ma żadnej mocy, moim zdaniem. No, ale widzisz dokładnie, co się dzieje, przyglądając się kampanii, słuchając różnego rodzaju wystąpień, poszczególnych kandydatów. No, bardzo często niestety one są mocno polityczne. Niektórzy opowiadają rzeczy kompletnie niezwiązane z tym, co dzieje się w samorządzie miejskim, powołują no się na jakieś historie i rozwiązania prawne do uregulowania. Bardzo dobrze, że o tym wspominają, tylko nie te wybory, tak? bo co radny X w Wielonogórskim Ratuszu ma do tego, jak ustalane jest prawo czy cała legislacja na poziomie Warszawy? No, tego no, tak przebicia się siły nie ma żadnej. Tak, tylko że z drugiej strony ja sobie myśl, myślę, że wiele Zmian zaczyna się od dołu. Jeżeli coś nam uda się przeforsować tutaj, w Zielonej Górze, no to być może będziemy przykładem dla innych miejsc w Polsce. A taka siła wodospadu później ma wpływ na, na, na ogół. No, z jednej strony można powiedzieć, że to już się wydarzyło, no bo jeśli, jeśli mówimy o połączeniu miasta i gminy. To już był przykład, który poszedł w Polskę. Wielokrotnie mówiło się o tym, że wielu samorządowców z drugiej części kraju próbowało zasięgnąć informacji. Tak. Jak to na, można było zrobić? No to, co się dzieje w Poznaniu w tej chwili? Tak, no. mamy mniej więcej ten sam schemat, tylko że oni to rozłożyli w czasie. No, dość mocno. I, I super. W każdym razie jest to właśnie tego rodzaju działanie, które uważam, że powinniśmy y, y, promować, czyli robić rzeczy, których jeszcze w Polsce nie zrobiono. I wtedy to jest naprawdę prawdziwa promocja miasta, bo nasze miasto, Wyznacza kierunki i to jest bardzo, bardzo cenne też PR-owo, jeżeli chodzi o, o cały kraj, bo jesteśmy wzorem dla innych. Poza tym, unikalną sytuacją dla mnie zupełnie w polskiej polityce, tak jak ją obserwuję jest to, że niedawni oponenci, bo przypominamy sobie wszyscy sytuację, jaką miała miejsce przed połączeniem, jakie to były, były właśnie i, i kłótnie dotyczące tego, czy się połączyć, czy nie, jak gmina reagowała y, alergicznie w ogóle na sam, na sam temat. A teraz proszę bardzo. Y, były wszyscy mówią jednym głosem, można było by powiedzieć. Ale, ale to jest właśnie to, y, co buduje jakąś przyszłość. A ja, właśnie o to mi chodzi, że są osoby, które jednak, mimo jakichś tam konfliktów, potrafią się dogadać i no dobrze, jest taka sytuacja, jaka jest przede wszystkim. Ludzie tak zdecydowali, czyli wyborcy, więc nie będziemy się kłócić z rzeczywistością, z nim dyskutować, tylko bierzemy się razem do roboty. I to jest dobrze, a, a zobacz, co się dzieje na, na szczeblu krajowym. Ile razy, ile lat jeszcze będziemy poddani temu konfliktowi pis po to jest śmieszne. To jest tylko na, na potrzeby wyborcze robione i, i do niczego nie prowadzi. No tak ja wielokrotnie powołuje się na przykład upływu czasu, niestety. może nie Wszyscy to zauważają, pewnie politycy zupełnie tego nie zauważają, ale wiele młodych osób, które w tym roku na przykład pójdzie pierwszy raz głosować, już nie mówię o samej Zielonej Górze, ale też tak. o wyborach krajowych. Oni osiem lat temu, kiedy zaczynała rządzić na przykład platforma i kiedy pojawił się ten pierwszy mniej lub bardziej wyimaginowany konflikt pomiędzy Platformą o Prawem i Sprawiedliwością, to były dziesięciolatkowie. To, to no, byli bardzo, nie. bardzo młodzi ludzie. Dla nich połowa życia to są rządy tych właśnie osób, które, tak. które, które sprawują to Więc to jest zupełnie jałowy spór. No, niczego nas nie prowadzi. Ja wiem tylko tyle, że opłaty zus dla przedsiębiorców są o, o, o 60-70% wyższe niż wtedy. Więc to jest coś, co jest Uwaga, dla Waga Uwaga, będzie obniżka. O 5 zł niecałe. Super. Przedsiębiorcy <laughs> będą płacić mniej, czyli ja, ty będziemy płacić mniej o 5 złotych składki zus Chyba od kwietnia. No super, rewelacja. To naprawdę bardzo dziękujemy. Ja, ja sobie myślę też o Krusie, który cały czas funkcjonuje, o 3 razy 15 które nie funkcjonuje i pewnie nigdy w życiu nie funkcjonuje i zafunkcjonować nie miało. No i, no i to jest takie, wiesz, smutne, I, ale o tym nie rozmawiajmy, bo nie ma o czym. No dokładnie, skupmy się to, to, na, na, na Zielonej Górze. Yy, jedna rzecz mnie zainteresowała. Powiedziałeś, że ty w zasadzie nie robisz kampanii jako takiej. Tą kampanię widać na ulicach, no ale od czasu do czasu pewnie mierz jakieś osoby, spotykasz się z kimś, już nie mówię. Że w pracy na co dzień, ale też no, od czasu do czasu y, gdzieś tam spotykasz jakieś ludzi, masz wrażenie, że wszyscy wiedzą już, że będą te wybory, czy, czy tak jeszcze tak, tak. nie do wszystkich to dotarło? Wiedzą, no, czy nie da się tego nie, nie wiedzieć. Jesteśmy zasypani e, plakatami, informacjami, wszyscy o tym mówią w zasadzie. I, tak, i tam, gdzie jestem, to jest nawet w prywatnych e, spotkaniach, co mnie za, zafascynowało, bo osoby, które się zwykle polityką nie interesują, są w temacie, wiedzą, kto kandyduje, mają swoje. Mają swoje jakieś preferencje i to jest okej. Okay, no. no i różne są sposoby marketingowe na to, aby się zwizualizować. Mi dzisiaj <laughs> rozbawił jeden z kandydatów, nawet roboczo nazywałem sobie tak zwaną nanokampanią. Bo rozstawił w różnych miejscach no niemalże nano billboardy. I dobrze, ktoś kojarzy, jeśli słyszy to w tej chwili, myśli o nanotechnologii. Czyli czymś bardzo mikro, bo billboardy rozstawione w wielkości 20 cm na, na, na 10 cm. No, było to dość zabawne. Nie wiem, czy nie szkoda pieniędzy. Może jest jakiś efekt. Efektem chociażby będzie to, że ja to zauważyłem i teraz o tym rozmawiamy. No, czyli nie, jakiś skutek jest. Jakiś skutek. Nie, każdy sposób jest nie. dobry, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ja natomiast myślę sobie, że. Jeżeli chodzi o wyborców, myślcie o tym, co ludzie robią w życiu na co dzień, bo to jest istotne, bo można, można udawać, że się zmieni przez jakiś czas. Przez pięć minut można udawać, ale później wszystko wróci do normy. Także jeżeli są osoby, które są aktywne, znane z tego, że robią dobre rzeczy, na te osoby trzeba głosować i tyle. A jak słyszysz o tym, że młodzi ludzie, którzy kandydują z różnych komitetów mówią, postawcie na młode osoby, na osoby może z mniejszym doświadczeniem zawodowym ze względu tak. przynajmniej na wiek, ale to są ci, którzy realnie mogą... W Płynąć na proces zmian, jaki może zachodzić, to nie wyczuwasz w tym trochę nuty takiego populizmu? Że ci nie. już byli, ci starzy, dajmy im spokój i niech oni się zajmują teraz swoimi rzeczami, są często dziadkami, babciami, więc niech może bawią wnuki, a nie bawią się w to Kluczowe jest to, co, co mówią oprócz tego, że są młode, tak? Co mówią i co chcieliby zrobić, bo to jest najistotniejsze tak naprawdę. To, że jest ktoś młody, ja się bardzo cieszę, że młodzi ludzie zaczynają być aktywni politycznie, to jest też nowa jak jakość w Polsce i bardzo, bardzo dobrze. Myślę, że no pokolenie trzeba zmienić, chociażby problemy z, z ustawą antyprzemocową to pokazują że leśne dziadki po prostu mają z tym problem, czyli zastanawiają się, czy jakieś tam dwa wpisy dotyczące związków partnerskich są istotniejsze niż to, że kobiety są notorycznie lane w domach i razem ze swoimi dziećmi. Ja tutaj nie mam żadnego problemu i nie, nie widzę w ogóle jakby proporcji w wyważaniu takiego kłopotu, ale osoby, które pozostają pod silnym wpływem też no, Kościoła Katolickiego w Polsce bo po prostu co tu dużo mówić kulturowo są zatwardziałe i troszeczkę mało, mało współczesne i nowoczesne, jakby nieeuropejskie. No to też trochę specyfika naszego narodu. No, Polacy są nie, ja dość tak specyficzni, przynajmniej niektórzy. Wiesz co, ja, 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 nie, ja nie wierzę w 98% katolików w Polsce, bo to jest jakiś slogan, który wygodnie się, wygodnie się pojawia. Badania pokazują, że z ich nie spełnia 50%, czyli no, nie powinni też, nie powinny te osoby też mieć decydującego Zdania w wielu kwestiach, tak? Jesteśmy wszyscy, więc żyjemy w takim kraju, gdzie będzie wszystkim nam dobrze. I tyle. I to pokazuje tylko to, że potrzeba młodych ludzi, potrzeba no, nowej energii i nowego Właśnie pytanie, czy nowej energii, czy młodości, bo młodości, Ale nowego jest... sposobu myślenia. Ale młodość jest też no, dyskusyjna, tak? Bo no. młodym może być kandydat mający 20 parę lat, tak, e, tak. a Filip Czeszyk jest młodym kandydatem, czy, czy, czy już nie do końca młodem. No, no, chodzi no, o, mentalność, dla chodzi dla o wielu... mentalność. Dokładnie. To, to, to jest prawda, że chodzi o mentalność, o to, co masz w głowie i, i, i na ile jesteś innowacyjny, na ile przyjmujesz innowacje, akceptujesz. Wiesz, zmieniający się świat, bo z tą rzeczywistością nie ma co dyskutować. Świat się zmienia po prostu. A, a to, co się działo ostatnio w, w naszym kraju, chociażby z górnikami, o których już mówiliśmy, pokazuje, że świat się zmienia, ale niektórzy nie nadążają z, z, za tymi zmianami. zmianami. Chcą po prostu konserwować to, co było, bo tak im dobrze. A to nie jest dobrze, jeżeli chodzi o cały kraj. No, to nie jest prorozwojowe, to nie jest inwestycja w, w, w edukację, w młodzież, coś, co może nam przynieść wszystkim w przyszłości pożytek. Tak? Nowe technologie i tak dalej to jest inwestycja w kopanie gdzieś tam bezsensowne yy, 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 głęboko ryzykownie pod ziemią, ryzykując własne życie, ludzie tam schodzą, a my im dopłacamy za to, że wykopują węgiel, którego się nie da sprzedać, bo jest za drogi. No bo to jest bez sensu, po prostu. Rozwiązanie systemowe pojawiają <grym> się, <grym> się i te, które kuleją po prostu od lat w Polsce, ale I ile możemy o tym, o tym gadać? mogli rozmawiać godzinami i takich. E... Więc potrzeba nowej energii. I to jest to i, 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 i o to właśnie chodzi. A nie zdarzyło ci się tak, że ktoś mówi. Filip, odbiło ci na stare lata. Próbujesz swoich sił w Radzie Miasta, wierzysz w to, że, że jeśli się tam dostaniesz, jesteś w stanie cokolwiek zmienić, a może po prostu. Postarzałeś no się trochę. Słuchaj, no minęła ta czterdziestka Oczywiście, tak? przechodzę kryzys wieku średniego. Jeżeli ktoś miał wątpliwości, oczywiście, że tak, ale kryzys to nie znaczy, że to jest coś złego. Kryzys prowadzi do zmian. a Zmiany są pozytywne, zawsze w życiu. To po pierwsze. Po drugie, na pewno nie będę miał wpływu na nic, co się ma wydarzyć w mieście, siedząc w domu i nic nie robiąc. To jest, to jest 100% pewne. W związku z czym no, mogę spróbować. Jeżeli, jeżeli mi się nie uda, ok, będę miał przynajmniej świadomość, że próbowałem i Zrobiłem wszystko, żeby wprowadzać to, co bym chciał wprowadzić. No i to jest też bardzo dobra konkluzja naszej dzisiejszej rozmowy. Jeżeli będziecie siedzieć w domu, to nic się samo nie zrobi. To też bardzo mocno odnosi się do tego, co należałoby zrobić 15 marca wybrać się po prostu do urn wyborczych, zagłosować tak. tak zgodnie ze swoimi przekonaniami na tą osobę, którą się zna, którą się lubi, którą się szanuje. Ale, ale ważne się ufa. Ale ważne, żeby wyjść, po prostu tak. ruszyć się. I coś zrobić. No mamy to szczęście, że mamy demokrację. Możemy wyrażać swoje, swoje głosy i swoje opinie, to jest ważne. No i miejmy nadzieję, że skorzystają Zielonogóźnię z tego prawa i nie zapomną o tym, że 15 marca mamy wybory na prezydenta do Rady Miasta i do Rady Dzielnicy, to taka zupełna nowość, co prawda w granicach Starej Zielonej Góry nikt nie będzie mógł głosować na Radnego Dzielnicy, ale ci w tak zwanej dzielnicy nowe miasto doskonale wiedzą, na kogo mają głosować, tak. Zresztą że będą świetne wybory, czasami w, lo w lokalach wyborczych będą mieli ludzie do wyboru pomiędzy dwoma. Osobami. Super. Super się wybiera. Czyli jednomanetowe na okręgi nam się zrobiły. No. Jesteśmy prekursorami. W pewnym <laughs> sensie, chociaż one na terenie były gminy, i tak i tak w ten sposób przez ostatnie lata działały, czyli tak ludzie mogli głosować. Filip Czeszyk, kandydat do Rady Miasta, Komitet Wyborczy Wyborców szkubicki był dzisiaj gościem rozmowy na 96. Wam dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Dzięki. Rozmowa Radia Index od poniedziałku do piątku o 9.30.